Paweł, sezon zacząłeś od pięknej bramki w Mielcu, teraz na start rundy wiosennej dwa piękne gole i równie ładna asysta. No chyba nie da się lepiej wejść ponownie do rozgrywek. No, na pewno jestem bardzo zadowolony i z tego miejsca na pewno zazdroszczę napastnikom, tak jak się czują po zdobyciu bramek i fajny prognostyk na dalszą przygodę w tej rundzie. Szczególnie przy tej asyście było widać, jak ta akcja była zaplanowana od początku, że ty już, tak mi się wydaje, przynajmniej z trybun, że już i biegnąc z tą piłką widziałeś, jak Patryk Makuch zamyka tą akcję na dalszym słupku, no i tą postawić mu piłkę taką, że tylko wypadało to wykończyć. No, starałem się jak najlepiej dogodzić Patrykowi, no i się udało, no, dołożył i padła bramka. Cieszymy się chyba oboje. Dobra, teraz szybki test na pamięć. Pamiętasz, kiedy ostatni raz Krakowa wygrała 6-0? A powinieneś, bo wtedy to było zaproszenie kadencjana Zielińskiego. Wtedy akurat nie zagrałeś, bo byłeś po kontuzji z tego co pamiętam. No ale znów tak piękny wygrana. Idealny start rundy na wejście w nowy rok. I myślę, że pewnie tylko was to pozytywnie nakręci na dalszą grę teraz wiosną. No na pewno. Ten okres przygotowawczy był bardzo owocny. Super nam się ten mecz ułożył tak naprawdę po tej czerwonej kartce dla Roszy i mieliśmy trochę ułatwione zadanie. No ale też wykorzystywaliśmy te wszystkie sytuacje, które sobie stworzyliśmy i to było tak naprawdę kluczowe. No.